Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Nazywam się Gabriel Maciejewski i opowiadam tutaj o książkach, takich, które sam wydaję, czasem sam piszę, ale też takich, które kupuję sobie na rynku po to, żeby potem je dystrybuować przez swoją księgarnię. Proszę Państwa, ponieważ współpracuję z Państwowym Instytutem Wydawniczym, więc sobie od nich wziąłem rzecz zupełnie niezwykłą, czyli biografię margrabiego Wielopolskiego. Aleksander Wielopolski, margrabiego lata przedhistoryczne, o młodości. Aleksander Wielopolski, margrabiego i Polski, tragedia. Proszę Państwa, postać margrabiego Wielopolskiego jest jedną z takich postaci, co do których wszyscy mają zastrzeżenia, natomiast nikt nie rozumie, jakiego rodzaju należy mieć zastrzeżenia. No więc, proszę Państwa, to jest postać, którą konserwatywna prawica wzięła na sztandary i którą na tych sztandarach trzyma, powtarzając bez zrozumienia różne frazy, które w swoich memoriałach i adresach Aleksander Wielopolski pisał, powtarzając bez zrozumienia różne frazy, które Aleksander Wielopolski wygłaszał na czele z taką, że dla Polaków można czasami coś zrobić, z Polakami nigdy. Całkowicie nie rozumiejąc, że Aleksander Wielopolski nie był postacią samodzielną. Proszę Państwa, Aleksander Wielopolski był człowiekiem bardzo pewnym siebie. Ja to rozumiem i akurat cenię, bo ja lubię ludzi, którzy są w różnych zakresach, tych, na których się przynajmniej znają, bardzo pewni siebie i nie mają wątpliwości, a przez to nie muszą się zastanawiać przy podejmowaniu decyzji. Aleksander Wielopolski był człowiekiem bezwzględnie wierzącym w pewną opcję polityczną, która wydawała mu się słuszna. I Aleksander Wielopolski całkowicie nie rozumiał, podobnie jak dzisiejsi jego wielbiciele, na czym polega polityka globalna mocarstw wobec Królestwa Polskiego i Polski w ogóle? To jest zaskakujące, ale tak właśnie, proszę Państwa, jest. Ja zrozumiałem, czy będę się upierał, ponieważ ja też jestem pewny siebie bardzo w niektórych momentach i w niektórych zakresach, że ja będę się upierał, że ja zrozumiałem. A zrozumiałem to, proszę Państwa, w bardzo prosty sposób, czytając dostępne w sieci dla każdego pamiętniki takiego rosyjskiego urzędnika Mikołaja Berga. Proszę Państwa, on tam opisuje rewolucję polską roku 63 i lata ją poprzedzające od tak zwanej kuchni. Cytaty z tej pracy zawarte są, proszę Państwa, w drugim tomie mojego Socjalizmu i śmierci. I sporo miejsca jest poświęcone Aleksandrowi Wielopolskiemu, człowiekowi tragicznemu bardzo, który został, jak to lubią sobie ludzie powiedzieć, przez historię przeciwstawiony hrabiemu Andrzejowi Zamoyskiemu, prezesowi Towarzystwa Rolniczego, patriocie, i zrobił się taka antycypacja się zrobiła tandemu Dmowski-Piłsudski, Wielopolski-Zamoyski. I rozmaici domorośli myśliciele, a także rzekomi znawcy problematyki uważają, że poprzez te opozycje można cokolwiek wytłumaczyć. Proszę Państwa, nic nie można przez te opozycje wytłumaczyć, bo nikt nic nie rozumie. Proszę Państwa, zarówno musimy zacząć od końca, zarówno Aleksander Wielopolski, jak i Andrzej Zamoyski zostali zmuszeni do emigracji. I z tej emigracji nie wrócili. To oznaczało katastrofę dla stanu polskiego posiadania w Królestwie i poza nim. To oznaczało konfiskaty, zsyłkę. To oznaczało, że żaden światły umysł, bo trudno naprawdę odmówić Aleksandrowi Wielopolskiemu tego, że był on wybitnym umysłem. To był wybitny, absolutnie umysł, natomiast był to umysł niedoinformowany, a także po części zmanipulowany. Nie mówię, że Zamoyski był lepszy. Proszę Państwa, o cóż chodzi? O to nie zrozumiemy, na czym polegał konflikt i na czym polegała wrogość pomiędzy Aleksandrem Wielopolskim i Andrzejem Zamoyskim, jeżeli nie przeczytamy tej książki Mikołaja Berga.
ponieważ nam się wydaje, że to był spór ideologiczny, że to był spór o wymiar polskiego patriotyzmu. To jest nieprawda. To był spór, który się pomiędzy rodziną Wielopolskich a Zamojskich ciągnął od XVI wieku. I nikt dokładnie nie pamięta, czego dotyczył. Proszę Państwa, Aleksander Wielopolski został wyniesiony do godności, którą piastował, przez Juliusza Enocha, prokuratora Polaka, katolika, pochodzenia żydowskiego, Juliusz Enoch, prawą rękę generała Gorczakowa, gubernatora. Juliusz Enoch wpadł na taki fantastyczny pomysł. Krzysio Laskowski go opisywał w rosyjskim numerze nawigatora, dziś już niedostępnym poza Allegro. Szczerze polecam, bardzo dobry numer. Juliusz Enoch wpadł na taki szczęśliwy pomysł, i Berg to wskazuje wprost, żeby wynieść na te urzędnicze stołki Wielopolskiego, żeby doprowadzić i odgrzać ten stary konflikt pomiędzy Wielopolskim a Zamojskim, to może coś w tej zmąconej wodzie uda się złowić. I rzeczywiście się udało. Proszę Państwa, i rzeczywiście się udało. Konflikt pomiędzy lojalnym wobec cara Wielopolskim i Zamojskim, który również był lojalny wobec cara, ale poprzez środowiska tak zwane patriotyczne, został wciągnięty w intrygę i zmuszony do poparcia rewolucji roku 1863, jest konfliktem tak naprawdę fikcyjnym, dlatego że obaj ci ludzie byli ofiarami. To jest tutaj napisane. Ofiarami. Z tym, że my widzimy, że ofiarą był Zamojski, kto go już zresztą pamięta, no ale powiedzmy, że ludzie, którzy zajmują się historią XIX wieku, rozumieją, że był on ofiarą okoliczności, ale ofiarą był również Wielopolski. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Aleksander Wielopolski, który uważał się za siłę sprawczą, był to tak zwany mocny człowiek, proszę Państwa. To jest takie dwudziestowieczne określenie. Nie zawsze mające pokrycie w faktach, ale w tym akurat wypadku miało. To był tak zwany mocny człowiek, ale mocny człowiek dotknięty pewną dysfunkcją. On nie rozumiał sytuacji. Warto przeczytać te biografie i warto się z nią zmierzyć, proszę Państwa, dlatego że no, to jest wyzwanie intelektualne. Aleksander hrabia Wielopolski, człowiek oszukany, człowiek zmanipulowany, człowiek wypchnięty za granicę, człowiek, który przeżył klęskę własnego programu, który przeżył klęskę programu przeciwnika ideowego, który de facto nie był jego ideowym przeciwnikiem, ale tak to zostało naświetlone i tak to zostało, przepraszam za wyrażenie, sprzedane i dalej jest sprzedawane. Proszę Państwa, oprócz tych dwóch jakże istotnych dla polskiej kultury i historii i dla polskiej gospodarki ludzi, na emigrację pojechał ktoś jeszcze. Leopold Kronenberg. Ale Leopold Kronenberg z emigracji wrócił, proszę Państwa, po Powstaniu Styczniowym i jeszcze go odznaczyli orderem świętego Włodzimierza. Tak właśnie. Jak wyglądała ta przerażająca zupełnie prowokacja, która doprowadziła etapowo, musimy pamiętać, że to nigdy nie jest planowane z dnia na dzień, etapowo do dewastacji królestwa, do rozdrobnienia gospodarstw rolnych, do wywłaszczenia szlachty, do tego tak zwanego uwłaszczenia chłopów, czyli tak naprawdę do katastrofy chłopów, która tych chłopów zmusiła do porzucenia gospodarstw i udania się na tułaczkę do miasta, gdzie znaleźli pracę w fabrykach za marne grosze, tak? Czyli do całkowitego zniszczenia struktury społecznej tradycyjnej w królestwie i do wkroczenia tak zwanej nowoczesności. Jak to do tego doszło? To ja, proszę Państwa, na podstawie pamiętników Berga opisałem w drugim tomie Socjalizmu i śmierci. Jakie były konsekwencje, to Państwo mogliście sobie obejrzeć w filmie Ziemia obiecana, a także przeczytać w książce Reymonta. Natomiast o co się grało, jaka była stawka, to Państwo znajdziecie w tej książce, biografii Aleksandra Wielopolskiego, autora Adama Skałkowskiego. Serdecznie polecam. Dwa potężne tomy. Nie zanudzicie się Państwo. Bardzo zachęcam. Państwowy Instytut Wydawniczy. Aleksander Wielopolski, Margrabiego lata przedhistoryczne. Aleksander Wielopolski, Margrabiego i Polski. Tragedia. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.